Witam serdecznie. Dzień dobry. Nazywam się Janina Pawlak. Z wykształcenia jestem stolarzem. Ukończyłam zasadniczą szkołę zawodową. Po skończonej szkole podjęłam pracę w stolarce budowlanej przy ulicy Przemysłowej, gdzie pracowałam przez 10 lat. W ciągu tych swoich lat wyszłam za mąż, urodziłam syna. Po 3 latach urodziłam córki, bliźniaczki. W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pracowałam również 10 lat, co było właśnie z korzyścią dla mojej rodziny, bo praca znajdowała się blisko mego miejsca zamieszkania, dzieci były bardziej dopilnowane. No i któregoś dnia mąż wpadł na pomysł, żebyśmy może otworzyli w naszym budynku kioseczek. Zwróciliśmy się z tym pomysłem do naszych sąsiadów, żeby nam udostępnili może skrytkę, którą nie użytkowali. No i zgoda była pomyślna ze strony sąsiadów. Po jakimś czasie odstąpili nam. No i zaczęliśmy działać. Zwróciliśmy się do urzędów, załatwialiśmy zgody, zezwolenia, pozwolenia. No i tak zaczęła się nasza przygoda właśnie z kioskiem. W 1994 roku zaczęliśmy działalność w maju, na początku maja. Nasza działalność polegała na usługach transportowych, które świadczymy dla klientów, i kiosk warzywno-spożywczy. Nasza praca była rodzinna, robiliśmy wspólnie to z mężem. No, zakupy codzienne były robione i są robione po dziś dzień na ulicy Jerzego i na Małorolnych. Jestem bardzo zadowolona, że mamy ten warzywniak. Praca mi daje satysfakcję. Kontakt z klientami jest bardzo przyjemny. Tak ciężko się właśnie rozstać. Akurat teraz osiągnęłam wiek już emerytalny, jestem na emeryturze, ale jeszcze postanowiłam pracować. Noszę się z zamiarem zakończenia działalności, no bo po prostu nie będzie sensu pracowania, no bo człowiek stara się, dba o wszystko, a ludzie wybierają supermarkety, wybierają swoje wygodne takie podejście do kupowania. Urodziłam się w Myślibożu. Do Gorzowa przyjechałam z rodzicami, gdy miałam 6 lat. Tutaj dorastałam, tutaj do szkoły chodziłam, tu się zakochałam. No i tu jestem, jest mi tutaj dobrze, kocham to miasto. Oczywiście, że lubię bardzo Gorzów, lubię swoją, najchętniej wracam na swoją działeczkę przy ulicy Zielnej. Bardzo lubię spacerować po bulwarze, w Parku Róż odpoczywać, Gród Santocki, mury obronne. Polecałabym obejrzeć, Słowiankę oczywiście odwiedzić, Park Kopernika, Park Wiosny Ludu. Dużo takich jest, o naszą katedrę odwiedzić, bulwarek, spacerek oczywiście jak najbardziej. Dla mnie najistotniejsze jest miłość, przyjaźń, zaufanie. To są wartości, które po prostu dają mi siłę do życia codziennego. Rodzina dla mnie jest najważniejsza. To dzięki niej zawdzięczam to, co mam, czym mogę się na dzień dzisiejszy cieszyć.